była jedną z najdłuższych bitew II wojny światowej. Rozpoczęła się 10 kwietnia 1941 roku, zakończyła ponad 7 miesięcy później. Chwalebną kartę zapisali w niej polscy żołnierze samodzielnej brygady strzelców karpackich, płacąc za to stratami sięgającymi 25% stanu osobowego. Walki w Afryce. Kiedy możemy mówić o ich początku? Afryka dla państw osi, a tutaj przede wszystkim dla Włoch, to jest temat, który pojawia się jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego, chociaż tak naprawdę lat 30., bo możemy kierować wzrok chociażby na wschodnią część Afryki i to, co dzieje się w tak zwanej włoskiej Afryce Wschodniej, tereny Somalii, Erytrei. Natomiast później, kiedy okazuje się, że w czerwcu 1940 roku tak naprawdę jedynym przeciwnikiem w Afryce pozostaną Brytyjczycy, bo po pokonaniu Francji przez III Rzeszę to, że Francuzi będą musieli zaprzestać walk będzie dotyczył nie tylko terenu samej Francji, ale też i kolonii zamorskich. Z racji tego Libia, która będzie w posiadaniu Włochów będzie tą główną bazą wypadową no, do tego przyczółku brytyjskiego w Afryce, jakim będzie Egipt, a stamtąd już dalej na środkowy i bliski wschód. I tak naprawdę rok 40 ma tutaj znaczenie z dwóch powodów. Po pierwsze Włosi Włączają się bardzo mocno do wojny, i teren Afryki Północnej będzie dla nich najważniejszy. Ta ofensywa, która pójdzie w kierunku Egiptu, ostatecznie z końcem roku 1940 i na początku roku 1941 zostanie powstrzymana i nastąpi kontrofensywa brytyjska. Z jednej strony twierdze takie jak Tobruk będą w rękach Włochów już dużo, dużo wcześniej, ale od stycznia 1941 roku sytuacja znacząco się zmieni i wówczas też. Następuje zmiana całej sytuacji w Afryce, ponieważ Włosi sami nie będą w stanie tej walki kontynuować. Trzeba będzie poprosić o pomoc swojego sojusznika, a to już w przypadku um, przybycia Afryka Korps i wojsk niemieckich no, doprowadzi do. Pewnego rodzaju nowej sytuacji w Afryce i otworzy też nowy rozdział tych walk, bo to będzie pewna cezura. Mówimy tutaj o przełomie roku 40-41, do tego, co będzie się działo dalej. Zaangażowanie militarne państw osi na terenie Afryki Północnej to było dążenie do pozyskania szlaku komunikacyjnego, dostępu do Persji, do złóż ropy naftowej. Libia. To jest jeden etap. Egipt i Palestyna to jest dążenie do wyeliminowania wpływów brytyjskich. Jeżeli chce się dominować w basenie Morza Śródziemnego, to nie tylko przyjęcie południowych terenów Europy, ale również w interesie i założeniach operacyjnych, interesie gospodarczym, ale również w założeniach operacyjnych III Rzeszy, należało wyeliminować jakiekolwiek możliwości oddziaływania militarnego Brytyjczyków z południa, czyli tutaj z terenów chociażby Egiptu. Stąd należało. Brytyjczyków jedyny wtedy militarny element, który powstrzymywał i prowadził działania przeciwko Niemcom w ramach koalicji antyniemieckiej, ten wielki mocarstwowy element, należało wyprzeć z Egiptu. I... Musimy sobie też uzmysłowić, jak wyglądała ta mapa działań. Morze Śródziemne, wąski pasek afrykańskiego brzegu, który był tym szlakiem lądowym, komunikacyjnym i dalej, chociaż mowa o olbrzymich obszarach Libii, Egiptu, to praktycznie tam się nie mogło dziać nic, ze względu na zupełną nieużyteczność ani do działania, ani do życia tych terenów. No tak, pustynia, pustynia, piasek to jest teren duży do działań operacyjnych, gwarantujących wysoką mobilność i elastyczność przeprowadzenia pewnych operacji. Natomiast koncentrowano się tutaj na szlakach komunikacyjnych, na możliwościach dotarcia do bieżącej wody i przede wszystkim na operowaniu w pasie nabrzeża, gdzie są porty, gdzie jest możliwość dostarczenia sprzętu, ludzi, wyładunku i przede wszystkim, co gwarantuje możliwość pozyskania ropy naftowej i wysłania jej do Europy. Bo czego trzecia Rzesza potrzebowała? Surowców do prowadzenia działań wojennych. Ropy, ropy i jeszcze raz ropy. Złoża rumuńskiej ropy naftowej nie będą już wystarczające. Związek Sowiecki od czerwca 1941 roku będzie po drugiej stronie barykady, więc dostawy wcześniejsze, które Miał w latach 39-41 ropy naftowej i surowców, które Stalin przesyłał Hitlerowi, też się skończyły. Więc, żeby prowadzić wojnę, trzeba mieć materiał nie tylko ludzki, ale również materiał w postaci surowców. I wojna w Afryce Północnej to też była wojna o surowce, które należało zdobyć gdzie? W Persji. A tę drogę do Persji dość skutecznie blokował albo też otwierał Tobruk. Tobruk sam w sobie nie był. Aż tak wielkim portem. To znaczy nie był portem, przez który mogły przyjść nie wiadomo jak duże ilości dostaw, aby na przykład na jeden dzień zaopatrzyć całą dywizję. Ale był o tyle istotny, że kolejnym tak ważnym przyczółkiem, bądź też portem, który mógł coś znaczyć, były dopiero porty w Egipcie. Zanim, jeżeli spojrzymy troszeczkę na stronę zachodnią, czyli. To, co mijaliśmy wcześniej, było chociażby Bengazji, jeżeli chodzi o Tobruk. Także to nie były nie wiadomo jak duże odległości, ale w warunkach pustynnych sprowadzało się to do tego, że lepiej było zajmować kolejne miejscowości nadmorskie, aby rozładunek i przyczółki, które mogły skracać drogę do transportu drogą lądową, były jak najkrótsze. Sam Tobruk jako twierdza będzie rzeczywiście w posiadaniu włoskim przez dłuższy okres czasu, ale później, gdy przyjdzie co do czego i ostatecznie Włosi. W wyniku tej operacji KOMPAS z końca roku 40 i początku 41 zostaną wyparci z terenu Syrynajki, czyli z tego terenu wschodniego Libii. Spowoduje też, że ci, którzy się tam znajdą, czyli przede wszystkim Brytyjczycy i Australijczycy, bo o nich też będziemy wspominać, doprowadziło do tego, że ta twierdza stanie się pewnym symbolem. To znaczy, będzie trwało to tak długo. Jak rzeczywiście będzie możliwe utrzymanie jej ze względów strategicznych jako przyczółka, chociaż też trzeba pamiętać o tym, w jakim stanie Włosi pozostawili twierdzę. Problem był chociażby i pojawi się on przy Brygadzie Karpackiej z samym desantem i z tym, co nadchodziło drogą morską ze względu na zatopienie statków przez Włochów. Problem był z samym dotarciem do brzegu. Trzeba było wyładowywać rzeczy na specjalnych barkach i dopiero dowozić je do brzegu. Także. To, w jaki sposób Tobruk miał odgrywać rolę takiego najważniejszego przyczółka, to też nie jest tak prosta sprawa, jakby się wydawało. Kiedy Włosi 21 stycznia 1941 roku utracą Tobruk, Później pojawia się Afryka Korpsji. Lis Pustyni podejmuje działania na odzyskanie Tobruku. Zmienia się wówczas sytuacja też strategiczna. Brytyjczycy, Australijczycy, a później nowozelandczycy, Polacy i Czechosłowacki, Batalion będą walczyły w obronie Tobruku. Dlaczego? No, bo z jednej strony ten port ładunkowy, bardzo ważny, po drugie. Powstał punkt pewien, który kontrolują Alianci, który z punktu widzenia niemieckiego operowania w Libii i działania dalej na, już na kierunku egipskim jest pewnym zagrożeniem. Może być bazą wypadową do kontrofensywy. Bazą wypadową do kontrofensywy. Flankuje niemiecko-włoskie pozycje od północy, a po drugie, jest zawsze czymś, co trzeba ryglować, zabezpieczyć i wymusza to wykorzystywanie pewnych sił, które mogłyby atakować na, na Egip. Stąd dla Aliantów trzymanie Tobruku było rzeczą. A już nie tylko tutaj pod względem możliwości przeładunkowych, bo Tobruk był zablokowany de facto, ale po to, żeby wiązać jak największe siły przeciwnika, było rzeczą rudymentarną, bardzo istotną. Więcej niemiecko-włoskich żołnierzy walczy o Tobruk, tym mniej biegnie w kierunku Egiptu. Przychodzi ten moment, że Tobruk jest już oblegany przez Niemców, przez Włochów. Przychodzi też moment, kiedy te wojska, które go broniły dotychczas, są już wyczerpane, zmęczone. Trzeba zmienić tych żołnierzy. I tutaj pojawia nam się ten akcent, mocny akcent polski. Zgadza się. Żołnierze, którzy po pierwsze idą z tą kontrofensywą z końca roku 1940-41 i później zostają w Dobruku, czyli ta koalicja sił Brytyjczyków, Australijczyków, oddziałów hinduskich, bo przecież takie też są. Ale też z drugiej strony kwestia tego, że dowództwo 9 Dywizji Piechoty, czyli dowództwo australijskie, zaczyna na Churchillu, na sztaby w Londynie wywierać coraz silniejsze naciski do tego, aby rzeczywiście ich dywizja, ich żołnierze zostali zluzowani. Wtedy też pojawia się koncepcja tego, że Niedaleko, bo wówczas stacjonująca i w Palestynie i za chwilę w Egipcie, brygada Karpacka, czyli Polacy, którzy znajdują się na terenie Afryki, może ich rzeczywiście zastąpić. Chociaż sama walka o Tobruk w tym przypadku będzie miała. W pewien sposób paradoksalne znaczenie i oblicze, bo pamiętajmy, że mówimy o połowie roku 1941. Europa za chwilę zmieni się całkowicie, bo już jest ten główny cel w przypadku Berlina, czyli Związek Sowiecki. To będzie rzutowało na to, w jaki sposób Rommel będzie um, też walczył w samym Tobruku i pod Tobrukiem, a z drugiej strony um, będzie gdzieś początkowo przekonanie o tym, że um, no Tobruk, jako oblegana twierdza, w pewnym momencie po prostu padnie. No jedyną opcją była droga morska. Pamiętajmy, że w powietrzu dominowali jednak Niemcy i Włosi. Właściwie to Włosi i Niemcy, bo nawet gdy Rommel przybywa, to początkowo on dowodzi w oddziałami włosko-niemieckimi, ponieważ te siły włoskie są przeważające. Dopiero później, po wielu, wielu interwencjach w Berlinie, ten korpus afrykański zostaje wzmocniony. Ale jeszcze wracając do samych obrońców. To co dzieje się w kwietniu i maju 1941 roku, to że Rommel na chwileczkę zdobywa jeden z przyczółków, tak zwany wyłom. Pierwszej linii obrony Tobruku powoduje to, że rzeczywiście trzeba będzie tą ekipę wzmocnić i, no mówiąc kolokwialnie, zluzować tych, którzy są przemęczeni. A pamiętajmy też, że mówimy o warunkach, które absolutnie odbiegały od tych, jakie chociażby mogliśmy widzieć w Europie. I to, że Polacy włączą się w walki w połowie roku 1941, to też jest pewna cezura, dlatego że pokażą, iż rzeczywiście tych, którzy. Tak dzielnie walczyli, czyli Australijczyków, będzie można zastąpić tymi, którzy dokonają tyle samo, a jak się okaże, w pewnym odcinku walki dokonają nawet więcej, choć było ich mniej. Tak, na no, dywizja australijską, która będzie zluzowana, to było około 15 tysięcy żołnierzy. Australijskie dowództwo dążyło do tego, żeby komponenty wojsk ANZUS-u zgromadzić pod jednym dowództwem, żeby one nie były rozproszone w całej masie wojsk imperium brytyjskiego. Stąd też nawet te ponaglenia o zluzowanie i zastąpienie dywizji, 9 Dywizji Australijskiej nowym komponentem. I tutaj pojawia się. Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich. Ta nazwa funkcjonuje od stycznia 1941 roku. Po prędzej to była Brygada Strzelców albo Brygada Syryjska. Formowanie brygady rozpoczyna się mniej więcej gdzie w okolicach zamysł. Grudnia 1939 roku, kiedy naczelny wódz, generał Sikorski zwraca się do e, głównodowodnego wojsk francuskich, generała Gemmellę e, z propozycją stworzenia uboku armii Lewantu, właśnie polskiej brygady. Wynikało to z tego, że szlaki dotarcia żołnierzy przez Węgry, Rumunię do Francji po prostu były coraz bardziej niebezpieczne i ta masa żołnierza polskiego zalegała coraz bardziej na terenach Bałkanów, więc łatwiej było ją przerzucić, zorganizować przerzut przez polskie ataszaty e, w na Węgrzech i w Rumunii w kierunku właśnie Palestyny czy też Syrii i tam wykorzystać ten żywioł polski, ochotniczy i stworzyć brygadę. Francuzi bardzo szybko odpowiadają, bo w ciągu niespełna dwóch tygodni jest zgoda i już w, w okresie Wiosny 40 roku powstają zalążki brygady. Ona ma działać wedle etatów francuskich, czyli dwa pułki, w sumie do 7 tysięcy żołnierzy. Ona tego etatu nie osiągnęła w momencie, kiedy opuszczała Syrię. Natomiast z Francji na czele z nowym dowództwem, pułkownikiem kopańskim, wyrosło dowództwo 20-kilku oficerów i kilkudziesięciu podoficerów, które będą tworzyło bardzo szybko zalążki brygady na terenie Syrii. I do momentu ewakuacji, jeżeli się nie mylę, to będzie około nie więcej niż 4 tysiące żołnierza, oficerów i podoficerów oraz szeregowych służących w ramach brygady. Problemy aprowizacyjne, brak sprzętu, ochotników nie brakowało, brakowało uzbrojenia, żołnierze ćwiczyli na sucho. Ale w momencie, kiedy we Francji sytuacja się całkowicie Komplikuje, staje się katastrofalna, klęska Francji jest już pewna. Generał Sikorski specjalnym radio depeszy i później w rozkazie nakazuje kopańskiemu opuszczenie terytorium francuskiego i udanie się na tereny Palestyny kontrolowane przez Brytyjczyków. Francuzi na początku nie protestują, nawet dozbrajają do pełnych etatów w brygadę. Później próbują się jednak z tego pod też naciskiem niemieckim wycofać. Jednak Kopański stawia bardzo mocną sprawę na ostrzu noża, że jakiekolwiek formy rozbrojenia brygady spowodują tak naprawdę militarną kontrakcję brygady i dojdzie do tej sytuacji, którą chce uniknąć, że żołnierz polski będzie, będzie strzelał do żołnierza francuskiego. I tak też się stało, że w czerwcu w ciągu kilku dni brygada przechodzi na tereny Palestyny i tam. Już na etatach brytyjskich zaczyna się szkolić na nowo. Co prawda Brytyjczycy jej nie wykorzystują w wymiarze bojowym, bo bardziej ona zabezpiecza, czyści pola pobitewne, bierze udział w ochronie pewnych instalacji wojskowych bądź obozów jenieckich, ale się szkoli. Szkoli, szkoli i jeszcze raz szkoli, i to jest dość charakterystyczne. Przechodząc na etaty, tylko tutaj kończąc ten wątek, na etaty brytyjskie, z dwóch pułków powstaną trzy bataliony, pułku łanów, pułku artylerii, więc to. W Wymiarze etatowym to się rozszerzy zmodyfikuje trochę, ale będzie widoczne już dostosowywanie Brygady do nowych wymogów Armii brytyjskiej. Umundurowanie też będzie zbliżone do sortów mundurowych brytyjskich. Do Tobruku Polacy trafiają w sierpniu. W jakiej sytuacji znajduje się wtedy ta twierdza? W tym powiedzmy początkowym okresie, kiedy rusza ofensywa Romla, czyli kwiecień-maj 1941 roku, Romlowi udaje się jego oddziałom zdobyć jeden z odcinków pierwszej linii obrony, bo pamiętajmy, że były właściwie dwie linie obrony to Tobruku. Linia czerwona, ta najbardziej wysunięta z punktami oporu, następnie linia niebieska i miała zostać tworzona linia włoska przy samej twierdzy na wypadek ewentualnego opuszczenia jej przez broniących. Romlowi udaje się zdobyć Jedno ze ważniejszych wzgórz wzgórze Medaur, tutaj przy linii czerwonej, ale w tym momencie na początku maja tak naprawdę ta ofensywa się zatrzymuje i przez kolejne tygodnie ta wojna zmienia się tak naprawdę w wojnę pozycyjną. I to, co zostało już też wcześniej powiedziane, no gdzieś jest też przekonanie o tym, że Tobruk będzie bronił się tak długo, jak tylko będzie mógł się bronić, ale to będzie na takiej zasadzie, że w momencie, kiedy skończą się dostawy, skończą się zapasy, to się podda. Natomiast to zluzowanie żołnierzy australijskich to na co było tak istotne dla, dla ich dowództwa, w sierpniu 1941 roku okazuje się kluczowe no, ze względu tutaj e, na aspekt e, Polski tego, że przybędzie e, brygada karpacka. Ale to jest też może istotne przy samym temacie Tobruku, gdy mówimy o udziale Polaków. Pamiętajmy o tym, że Tobruk to jest temat, który pojawia się i w roku 1940, i 1941, i 1942. Natomiast sama brygada będzie w Tobruku przez miesięcy 7. Od sierpnia 1941 roku właściwie do Stycznia lutego, bo jeszcze wyjdą z Tobruku razem z ofensywą brytyjską, pójdą w kierunku Gazali, później zostaną znowu ewakuowani do Egiptu, kolejna reorganizacja. Także cały temat oblężenia tej twierdzy tego, co dzieje się w Libii z udziałem Polaków, to jest jednak może nie krótki, ale tylko czasowy. Odcinek. I to jest jedna rzecz. A druga jest też taka, że w momencie, gdy przybywa Brygada Karpacka do Tobruku, no to rzeczywiście to są żołnierze, którzy już przechodzili pewną mobilizację i reorganizację, chociażby z tych etatów francuskich na brytyjskie. To są ci, którzy już walczyli na, w pewien sposób na Bliskim i na Środkowym Wschodzie i wydawałoby się, że są przyzwyczajeni do warunków. Ale teraz trzeba było się przyzwyczaić do jeszcze jednych: do tego, jak walczy się w oblężonej twierdzy, w momencie, gdy jest się sam oblężonym. A racjonowana woda. Do minimum. Zarobaczona pozostała po włoskich oddziałach mąka, prawie niejadalna. No, niejadalna, dokąd? było coś w zamian, ale wkrótce nie było. Braki w broni, amunicji, wszelkim sprzęcie. Rzeczywiście te pożywienie, o ile czytamy we wspomnieniach, na wyżywienie nie narzekano jeszcze aż tak mocno, ponieważ tak zwracano uwagę, że to są ciągle zimne konserwy, że to jest jałowy chleb, że jest absolutny brak witamin. Jeden z żołnierzy wspomniał, że rzeczywiście Brytyjczycy postarali się o to, żeby w pewnym momencie była dostawa z Egiptu, ale to była cebula, no więc jak długo można ją jeść. Z drugiej strony to co doskwierało, jeżeli chodzi Chodzi o te aspekty żywnościowe, to tak, rzeczywiście była to woda, tym bardziej, że była przydzielana. Konkretna ilość wody destylowanej z wody morskiej i wody morskiej do takiego codziennego użytku mycia się, ponieważ woda tak zwana źródlana była, ale tylko dla tych, którzy znajdowali się w lazaretach, w szpitalu. No i tutaj pewne szczęście, że tak powiem, że Włosi nie zniszczyli tej infrastruktury, która funkcjonowała w twierdzy. Mowa tu między innymi o urządzeniach do odsalania wody. Tak, a czy Włosi, kiedy w styczniu poddawali twierdzę, nie zniszczyli magazynów, znajdujące się tam wyposażenie zostało później przysposobione przez obrońców, ale nawiązując do tej obecności, już od sierpnia 1941 roku samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, trzeba zwrócić uwagę na ten dość istotny aspekt, że poza tymi problemami klimatycznymi związanymi z funkcjonowaniem w ciężkich warunkach. Sierpień w Afryce, możemy tak, sobie, sobie wyobrazić. Nie byłem, więc tylko mogę sobie wyobrazić. Można sobie zwrócić uwagę na inną rzecz. Niemieckie jednostki włoskie miały dobry wgląd w pozycję obrońców. Oni ciągle byli pod... Ciągłym ostrzałem artyleryjskim, moździerzowym karabinów maszynowych i z broni strzeleckiej, więc Należało się okopywać, wchodzić głęboko w ziemię, ale to często albo były piaski, które się obsypywały, więc te transzeje, okopy były ciężkie do utrzymania. Musiały być na tyle głębokie, żeby jednak chronić obrońców, a jednocześnie często musiano ryć w skałach. Stąd te szczury tobruku, które się tam chowały, próbując znaleźć osłonę. Tak ale... mówiono o obrońcach. Tak mówiono o obrońcach. Ale tu jeszcze zwrócę na jedną rzecz: to nie była obrona stateczna. Bardzo istotnym wkładem samodzielnej brygady strzelców karpackich były przeprowadzane wypady i patrole, przenikanie przez niemieckie i włoskie pozycje w celu spenetrowania stanu niemieckich pozycji, ale złapania również języka bądź doprowadzania do sytuacji, w której przeciwnik musiał ogłaszać pogotowie, być w ciągłej gotowości, był też zmęczony i poprzez to ograniczano jego zdolności ofensywne. Proszę też pamiętać, że stronie atakującej doskwierały też braki materiałów bojowych i pędnych, bo kierunek Sowiecki zobligował niemieckie dowództwo do przerzucenia tam głównego wysiłku aprowizacyjnego. Dostawy przez Morze Śródziemne też nie były łatwymi dostawami dla wojsk włoskich czy niemieckich. Dochodziło do tak paradoksalnych sytuacji, że dostarczenie litra paliwa kosztowało 2 do 3 litrów tego paliwa. To takie są realia pola walki, bo brytyjskie lotnictwo, brytyjska marynarka, ale również też okręty polskie w służbie alianckiej Działały na Morzu Śródziemnym, starając się w ramach możliwości uderzać w ten potencjał przeciwnika i go niszczyć. Te szlaki aprowizacyjne państw osi były tutaj bardzo mocno narażone. Stąd szansa utrzymania Tobruku rosła z każdym tygodniem i te wypady polskiego żołnierza doprowadziły do sytuacji, w której zdobyto ważnego świadka, ważnego jeńca, pozyskano tzw. język, a mianowicie włoskiego żołnierza, który poinformował, że jest przygotowywana powyżej 21 listopada duża ofensywa niemiecko-włoska, która ma na celu zajęcie twierdzy. Więc spowodowało to że plany ofensywy Brytyjczyków z Egiptu zostały przyspieszone i próba współdziałania właśnie z Twierdy Tobruk z Brytyjczykami też została przyspieszona I w okolicach, właśnie 21 listopada, rozpoczną się mocne działania, poprzedzone wcześniejszymi już walkami, w celu zepchnięcia Niemców z pozycji, które dotychczas zajmowali. Więc tutaj wkład Polaków będzie istotny, było to paliwo osobowe, paliwo ludzkie, mentalne. Jak jeszcze sobie uzmysłowimy, że 13-14 listopada naczelny wódz. Generał Władysław Sikorski wizytuje żołnierzy samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, wręcza odznaczenia. Tam stanie wręczonych w brygadzie 30 kilka orderów Wilkuti Militarii, krzyże waleczne, za wyczyny bojowe i odwagę. Do tego jeszcze trzeba powiedzieć, że Sikorski nawet pierwszą linię frontu, linię obronną wizytował. To było dość istotne, bo żaden wódz naczelny tego nie uczynił. To był ukłon i pokazywał, że dla wysiłku polskich sił zbrojnych na zachodzie. Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich jest taką ariengardą, która pokazuje, że Polska trwa, Polska walczy. Stąd też ta chwała Tobruku w polskiej historii, w, w dziejach oręża, została owiana legendą i narastała, Ale za... kolejna taka legenda można powiedzieć po Narwiku. No tak, tym bardziej, że w... W tamtym czasie, w połowie roku 1941, pamiętajmy, że jest już i po Narwiku, i po bitwie o Anglię. I to, że Karpatczycy i Polacy mają przyczółek, w którym pokazują po pierwsze, że walczą dalej w imię własnej, w imię sprzymierzeńców, też na pewno odgrywał tutaj dużą rolę, ze względu na to, że oni zaczęli być naprawdę dostrzegani. No najlepszym przykładem jest to, że ten wyłom tak bardzo istotny w linii obrony był, jeżeli dobrze pamiętam, przez Australijczyków utrzymywany przez najdłuższy okres trzech tygodni. Gdy Australijczycy mieli być zluzowani na nim i zastąpieni przez Polaków, do generała Kopańskiego zostało zadane pytanie: przez jak długo utrzymacie go wy? A Kobański stwierdził, że dłużej. I okazało się, że było to dwukrotnie dłużej niż zrobili to Australijczycy, którzy, jakby nie patrząc, po pierwsze znali tę twierdzę troszeczkę lepiej, po drugie, w tym terenie operowali dłużej niż Brygada Karpacka. Ale to oczywiście no tylko dodało po pierwsze animuszu, a po drugie tego, że Brygada będzie mogła stanowić po zakończeniu walk coś więcej. I wizyta naczelnego wodza miała też jeszcze jeden istotny punkt, ponieważ Sikorski już wtedy mówił, że z Brygady będzie mógł powstać większy związek taktyczny. I rzeczywiście tak będzie już po zakończeniu walk, czyli w roku 1942. Brygada w czasie walk o Tobruk straciła ponad 100 żołnierzy, ale... Trzeba też podkreślić, że Tobruk to był pierwszy ważny etap w budowaniu legendy brygady. Za chwilkę brygada będzie brała udział w działaniach przełamania włosko-niemieckich pozycji pod Gazalą i rozpocznie bój, który zakończy się sukcesem. Weźmie ponad 1,5 tysiąca jeńców. Włoskich i niemieckich, kilkudziesięciu oficerów. Żołnierze brygady będą atakowali przez pusty, nie biegnąc do ataku przez kilkaset metrów pod ogniem jej przyjaciela. Wielka odwaga, ale również zmysł operacyjny, bo operacja była dość dobrze przygotowana operacyjnie. No i przede wszystkim sukces, zwycięstwo. Później następuje zluzowanie. W konsekwencji również zwiększenie, przebudowanie. Brygady, nowy związek operacyjny, powstanie dywizja Strzelców Karpackich, która będzie ważnym elementem powstałego później II Korpusu Polskiego, który będzie walczył pod Monte Cassino i na całym froncie apenińskim. Pamiętaj o tym, wnuku, że dziacio był w Tobruku i myślał sobie: Oj niedobrze, oj niedobrze, oj, niedobrze coś za dużo. Mógł. Biało morze w blasku, mieszczało niebo w trzasku. A dziadzio myślał, co tu tyle, co tu tyle, co tu tyle, Nasypanie sypali blasku. się pytają kolem, a co dziadzio wziął się tam? Po co się w to bruku wziąłem? Prawdę mówiąc nie wiem sam Czy dla sprawy, czy dla Hecy, Czy żebym sam kontrol Osadzili mnie w fortecy Tutaj powiedzieli Nie było więcej mocy. O tym wspomni. To się dzisiaj.